Dobra, dzień dobry kochani. Słuchajcie, ja chwilkę tutaj usiądę z Wami i pogadam. Wychodzę do pracy za 15 minut, ale tutaj jeszcze mam chwilę czasu, zrobiłam sobie kawę. Przyniosłam w ogóle, wyszłam do pracy, zrobiłam kawę, przylazłam tutaj pogadać chwilę z mężem, ale okazuje się, że mąż musi jechać. Ja sobie tutaj siądę, póki jeszcze on jest, bo mówi, jeszcze 15 minut będzie, bo mam przedstawiciela handlowego. Usiądę z kawą, do Was troszeczkę pogadam, bo mamy mega intensywny weekend za nami i co? I później uciekam do pracy i zobaczymy się dopiero po południu, ale mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Mimo, że to będzie taki mega, bardzo zwykły vlog, bo tu się nic nie będzie działo, za to się jutro będzie działo, bo jutro jedziemy, no tam wielce działo, ale jedziemy jutro załatwiać sprawy w Polsce, natomiast w środę w Niemczech, więc myślę, że coś tam będę miała Wam do pokazania, a to co kupiłam, a to co jest w sklepach, a to co w ogóle słychać i tak dalej. A dzisiaj taki zwykły, domowy, luźny vlog, rwany pomiędzy pracą a domem. Więc do później. Do za chwilę znaczy. Do za chwilę. Zaraz siadam i do Was wracam. Pogadamy chwilkę o weekendzie. No dobra. Jestem. Słuchajcie, mam taki cień rzucony. Tutaj żaluzje są, więc będę taka w paski. No ale cóż, trudno. Słuchajcie, weekend minął fantastycznie. Mogę Wam powiedzieć tyle, że w sobotę udała się bardzo impreza UCI. Bawiła się fantastycznie. Dzieci tak zjadły, słuchajcie, tort, co byłam w ogromnym szoku, że została nam 1/4 torta z całego, a z dorosłych Chinki jeszcze nie zdążyły zjeść torta. To były same dzieciaki. Więc po prostu jadły i prosiły o dokładkę, co mnie cieszy bardzo, bo znaczy, że tort był pyszny. Słodyczy, w ogóle to też jestem w szoku, bo zawsze zostawia masa, masa słodyczy zostaje po urodzinach, a tu zostały paluszki i popcorn, wszystko wymuciły, no po prostu apetyt miały, co byłam naprawdę w ogromnym szoku, i ananasa, i arbuza, i truskawki, i tą tonę słodyczy, więc no super, no ale w sumie po to są urodziny. Łucja zachwycona i tak jak czekała na prezenty, bo to wydawało jej się, że to jest najważniejsze, no ale wiecie, to 5-latek, więc czego się spodziewać. Tak naprawdę prezenty poszły raz, dwa w bok i była zabawa. Najpierw zabawa rozniosły prawie cały pokój Łucji, tam toczyła się zabawa, najpierw LOL, Surprise, grały główną rolę, potem się bawiły Barbie, potem układały klocki, bawiły się w sklep. Uwielbiam po prostu słuchać takie rzeczy, jak Łucja mówi, mamo, mamo, ja słucham. Wpadam do pokoju, słucham, nie do ciebie mówię, do Sary, to jest moja mama. I bawiły się w dzieci, mamy i tak dalej. Potem na podwórku, słuchajcie, było malowanie kredą, kto namaluje ładniejszy obrazek. Potem bawiły się w podchody, potem bawiłyśmy się w takie przekazywanie kijka, kto pierwszy do mety, więc były zawody. Dodatkowo one i huśtawki i piaskownica w ogóle się nie nudziły te dzieci, w ogóle. Do tego stopnia, że jako czwartej przyjechała mama jednej dziewczynki, drugiej, potem trzeciej, to była po prostu masakra i wszystkie tak razem spotkałyśmy się, jeszcze miałyśmy czas, żeby pogadać, bo one się nie chciały w ogóle rozstawać. Ale mamuśki też się śpieszyły, więc ani kawa, ani nic. A mam tak teraz fajny kontakt, że akurat Łucja, to i to jest zupełnie niechcący, słuchajcie, nie, jakby niczym nie spowodowane. Ja jej nie namawiałam, żeby z tymi dziewczynkami się kolegowała. Tylko sytuacja jest o tyle śmieszna, że ja w klasie Łucji, w tej grupie Łucji, bardzo dobry kontakt mam z trzema mamami. Taki najlepszy. Po prostu dziś się już wzrokiem wypatrzyłyśmy na pierwszym zebraniu i od tej pory tak się trzymamy razem. Jak tylko jest zebranie, to już się spotykamy w tej samej grupce, śmiejemy się, mamy podobne poczucie humoru. I co najlepsze, to moja Łucja wybrała sobie trzy koleżanki, najlepsze z klasy, które są właśnie córeczkami tych mam. Więc ja mam genialny z nimi kontakt, a moja Łucja z tymi młodszymi. Więc jak się tak spotkamy, że mamuśki i dziewczyny, to dziewczyny się świetnie bawią, żadna nie ma do żadnej o nic pretensji, naprawdę. Zero kłótni. Ja się bałam, bo to takie same silne charaktery. Tutaj jest jedna dziewczynka, z którą Łucja się koleguje, która jest taka mega ugodowa i kiwa główką i na wszystko się zgadza. Reszta to są takie, wiecie, jak Łucja. Baby, konkretne baby, one wiedzą, co chcą, co smakuje, co nie smakuje, proszę Panią, chcę to, chcę tamto, mogę tym się bawić, po prostu wszędzie ich pełno, jak moja Łucja. I tak się dogadują, że bałam się właśnie, że będzie w ten sposób, że zaraz będą sobie coś wyrywać, o coś się kłócić, a to nic. To może Ty weźmiesz to, ja wezmę to, dobra, a może Ty to, a ja to. No naprawdę byłam w ogromnym szoku i bardzo zadowolona, uważam, że zrobiłam za krótką imprezę. Bo dzieci przyprowadzili na pierwszą, ja powiedziałam, żeby o czwartej był odbiór, bo stwierdziłam, że te 3 godziny, lał deszcz, wiecie, że nie wyjdziemy na dwór, pogoda się zmieniła oczywiście, że to w zupełności wystarczy, ale nie, następne urodziny na pewno będę robiła dłuższe, ale
Jeżeli mówimy o urodzinach, no to wiecie, prawdziwe urodziny mojej Łucji są dopiero w środę. No i wypadałoby, żeby do przedszkola coś zawiozła. Wcześniej też tego w ogóle nie rozkminiłam, że trzeba mieć jakieś lizaczki, jakieś cukiereczki, czy cokolwiek, żeby te dzieci poczęstować. No i wymyśliłam, że jutro pojadę do Zgorzelca na zakupy, kupię coś takiego, żeby dało się jakoś ładnie popakować, albo właśnie jakieś fajne lizaki, żeby po jednym było po sztuce, żeby mogła je porozdawać właśnie w przedszkolu. I jutro zrobimy zakupy, plus jeszcze taka standardowa spożywka, więc tak jak mówiłam, na pewno food hall się pojawi, pewnie po prostu we vlogu, ale jednak. No i jutro chcemy pojechać też do zegarmistrza, bo mój mąż, słuchajcie, wyciągnął, ma taki przepiękny zegarek i bateria padła w tym zegarku i on odczepił to, wsadził tą baterię i słuchajcie, nie da się z powrotem zamocować tego czegoś. Jak ściska, mówi, boję się, że potłukę to szkło, wiecie, ściskając, tak? Więc darował sobie to wciskanie, a ja po prostu zabiorę ten zegarek do zegarmistrza i on tam specjalną prasą po prostu to wciśnie. Nie będziemy się tam męczyć ani psuć zegarka. Więc to chciałabym załatwić. No i muszę do apteki skoczyć, bo skończył się tran dla Łucji. Ignacjusz łyka tran w kapsułkach. Natomiast Łucja dalej w syropie i się skończył ten tran, więc muszę zakupić. No i jeszcze może coś mi tam do głowy wpadnie, co bym chciała jutro załatwić. Zaraz sobie sprawdzę gazetkę Lidla, co tam słychać, co tam jutro będzie fajnego w promocji, czy jakieś kupony i tak dalej. No i tyle. A prezenty, powiem Wam w ogóle a propos prezenty. Takie cudowne prezenty dostała od cioci właśnie, od rodziny, ciocia, wujek, Oliver, Sara i Laura. Dostała samolot dla LOL Surprise. Nie mieliśmy pojęcia, że on jest tak ogromny. To jest coś olbrzymiego. Mieści się tam chyba z 12 lalek, więc na okrągło ten samolot z góry na dół znosimy, albo ja, albo Ignacy i nosi, bo jest mega ciężki. Świecą się światła w nim, są fotele, można z tego samolotu wyciągnąć samochód, którym się osobno jeździ, można zrobić z tego garderobę, więc taki wielofunkcyjna zabawka. No i muszę się zabrać za sprzedawanie jej zabawek z pokoju, bo już miejsca braknie. W tym momencie policzyliśmy, ma 29 LOL Surprise, no to wiadomo, że to jest ważne, ale Barbie, domek dla Barbie, plus teraz ten karton złożony na kino, plus ten samolot, to już zajmuje pół pokoju. A ona jeszcze Playmobil ma masę, muszę kupić jakieś ładne pudło, żeby te Playmobil jedne schować, żeby one nie stały takie poukładane. Jak będzie się nimi chciała bawić, będzie je układać, po prostu nie ma miejsca, żeby wszystko tak stało porozkładane. No wiecie, trzy pudła z klockami, torami, książek miliony. Muszę to sprzedawać, żeby robić miejsce na nowe zabawki, bo inaczej się po prostu nie da. Tak jak ubrania ich wyprzedaję, tak muszę się zabrać za wyprzedawanie z zabawek. Może w następny weekend właśnie posegreguję, usiądę, porobię zdjęcie i dodam je w końcu na Vinted. Bo nawet, słuchajcie, znalazłam tego leniwca takiego z Fisher Price. Wiecie co, tak tańczy i on działa, jest sprawny. Świnkę skarbonkę z Fisher Price, co się wrzuca monety i ona odlicza i też tam gra muzyczkę. Dla maluszków jest to super zabawa, a to wszystko leży. I po co jej te zabawki, wiecie, dla dziecka rocznego? A Anusz się sprzeda, będą pieniążki na nowe zabawki, więc taki jest teraz plan. No i co? Wszystko było super. A wczoraj dodatkowo, kolejnego dnia, byliśmy zaproszeni w goście do moich rodziców, bo oni odkąd wrócili z Grecji, widzieliśmy się z nimi tylko raz, więc wczoraj dostałam oliwki, oliwę z oliwek, hałwę, której w ogóle zjadłam połowę wczoraj. Więc z Grecji, bo przywozili nam super... Dobra, zrobiłam trochę ciemniej, ale nie mogę po prostu nagrywać, słuchajcie, przez to rażące słońce. Więc podostawaliśmy pełno niespodzianek. Łucja też dostała kolejną LOL Surprise, jeszcze pieniążki na zabawki i od prababci pieniążki na zabawki. Od koleżanki dostała kartę do smyka, więc muszę się z nią wybrać do smyka, żeby sobie coś kupiła. Chociaż i tak myślę, że pieniążki na zabawki to bardziej przeznaczymy na ubranka, bo by jej się przydały koszulki z długim rękawem i leginsy. Więc taki jest plan, ale muszę się z nią wybrać do smyka, żeby sobie sama prawdziwie mogła wybrać właśnie ten prezent. Kolejny. No i to tyle. No. To tyle, co chciałam się wygadać, co u mnie było słuchać w weekend. Do zobaczenia później. Dzisiaj mam fajnie, uciekam właśnie do sklepu, a po pracy nic gotować nie muszę, bo został mi gulasz, więc jeszcze mam gulasz, więc dzisiaj zrobię do tego albo placki ziemniaczane, albo ugotuję kaszę, albo ugotuję ryż, albo ugotuję ziemniaki. A może wszystko naraz i zobaczymy, kto z czym będzie jadł. Dobra, do zobaczenia, do później. Dobra, jestem w absolutnym i konkretnym niedoczasie. Nie mogę się wyrobić nigdzie. Próbuję założyć teraz buty jedną ręką, już marnie mi to wychodzi. Podłogi umyłam, wróciłam z pracy, podłogi umyłam, tyle zdążyłam zrobić. Wrócą, dzieci będą gotować to, co będą chciały, kaszę, ryż czy tam makaron, bo z ziemniaków rezygnuję, nie chcę mi się nawet ich ubierać, powiem Wam. Lecę po dzieciaki i do zobaczenia za chwileczkę. Powiem Wam, że u nas się zrobiła dzisiaj jesień. Nie wiem jak tam w innych rejonach Polski, ale taka prawdziwa jesień, no może nie pada, na szczęście.
ale wieje i jest tak szaro, buro i ponuro i nawet płaszcz założyłam. W sweterku dzisiaj chodziłam, ale mam ciepłe rajstopy dzisiaj, spódnicę, botki, więc jestem tak jesiennie ubrana zdecydowanie. No i zmierzam po dzieciaki. Czas mi dzisiaj zleciał mega szybko w pracę. Ledwo się ogarnęłam, już wracać musiałam i już po dzieciaki trzeba iść. No, potem obiadki, odrabienie lekcji, nauka. Ja trening i już luz bluz. Nie wiem, czy wy tak macie, bo ja mam tak dosyć często, jak już się zaczynają takie dni szaroburę, że dzień mi przelatuje od tak. Słuchajcie, jestem w ubraniu i w szlafroku. W domu jest ciepło, ja nie wiem, czy coś mnie rozkłada, czy po prostu jestem tak zmęczona, bo jest mi wszędzie zimno, źle i nie tak. Cię ganiają, szczelają, po prostu masa energii, a ja modlę się o wieczór. Już będzie trochę ciszy? Tak. Chciałam coś dla was ponagrywać, ale po prostu się nie da. Ignacy szczera, ta udaje, że się go boi. Już. No i taka zawsze najhałaśliwsza zabawa jest po prostu wtedy, kiedy ja jestem o taka, jaka jestem. Jak widzicie, jak wyglądam, tak się czuję. Marzy mi się prysznic. Słuchajcie, dzisiaj nie trenowałam, ja po prostu przespałam jak gdyby ten czas trenowania. Nie miałam na nic siły ani ochoty, więc po prostu sobie tak letarguję, jak taki niedźwiedź, który przesypie zimę. Zaraz najpierw kąpiele po kolei Łucja, potem Ignacy. Łucja już się rozbiera. Potem dopiero na końcu ja, jak już położę tego małego bąbla, muszę jeszcze zrobić kolację, czyli ciebie, bąblu. Musiałam się... Łucja, nie pokazuj się, bo jesteś na kolaska. No tak chodzi za mną, żeby się pokazać. Patrzcie, ile tam lol leży. Na szczęście wszystkie stare, tych nowych nie pozwoliłam jeszcze moczyć. Jeszcze, pewnie do czasu. Nie no, przyszłam do kuchni, nie da się nagrywać wszędzie, gdzie się nie obrócę, to biega Łucja rozebrana cała po prostu. Gdzie aparat nie odwrócę, to jest Łucja z tyłu za mną, tylko ją widzę w obiektywie. No, dobra, Ignacy zszedł, na szczęście ubrany. On nie ma tendencji do latania na golasa po domu, tak jak jego siostra. No tak jak mówię, my już ten dzień kończymy, tym bardziej, że jutro mam wyjazd i trochę spraw do załatwiania, muszę mieć energii. Chciałabym się dzisiaj wcześniej położyć, może jutro będę po prostu z inną energią do życia, a jeszcze ubrania przygotować na jutro dla siebie, dla dzieciaków, kolację, kąpiele i... błogie nic nie robienia, teraz mi się gorąco zrobiło. Jak marudziłam, że mi zimno, tak teraz mi gorąco. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia jutro. Pa!